Dzień dobry Państwu. Witam na styczniowym, drugim w styczniu, ale to, jak Państwo wiedzą, na skutek tego, że nie chcieliśmy robić webinarium między świętami a Nowym Rokiem. Drugim styczniowym webinarium w ramach sieci dyrektorskiej, które postanowiliśmy poświęcić tematowi oceniania. No i już słyszę te głosy, że wszyscy teraz mówią o ocenianiu. Jest szeroka, rozpowszechniona dyskusja na temat tego, jak oceniać, jaki to ma wpływ na uczenie się uczniów i uczennic. My chcieliśmy się zatrzymać na takim wątku, który w naszym przekonaniu jest troszeczkę mniej zagospodarowany w debacie publicznej między nauczycielkami, nauczycielami, dyrektorami, dyrektorkami i też ekspertami, a mianowicie na wątku związanym z rozmową na temat oceniania, z tym, w jaki sposób wewnątrz szkoły prowadzić na ten temat dialog. Myślę, że Państwo też doświadczają trudności w tym dialogu, które najkrócej mówiąc polegają na tym, że nauczyciele z trudem porzucają nawyk określonego, takiego, jaki w szkole obowiązuje, oceniania, nawet jeżeli on jest racjonalny i służy uczeniu się. Rodzice też bardzo często protestują, ponieważ mają poczucie, że tracą kontrolę poznawczą nad rozwojem swoich dzieci w sytuacji, kiedy szkoła coś zmienia w systemie oceniania. Zatem my nie będziemy dzisiaj zajmowali się jakimiś pomysłami, paradygmatami związanymi z tym, jak oceniać, a skupimy się bardziej właśnie na prowadzeniu tego dialogu, który w naszym przekonaniu jest absolutnie podstawowym warunkiem, żeby szkoła odpowiedziała sobie na pytanie, co chce zrobić z procesem oceniania i czy w ogóle cokolwiek chce robić w ramach jakiegoś społecznego konsensusu i takiego wspólnego przekonania, że potrzebujemy tutaj tej zmiany dokonać. Czyli właściwie chcemy się skupić na tym, jak o ocenianiu rozmawiać. Za chwilę powiem o naszych dzisiejszych prelegentkach, które sporo na ten temat mają do powiedzenia z własnego doświadczenia, ale też z przemyśleń. Ale zacznę od a właściwie gospodyni Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundacji, która działa w systemie edukacji i na której łamach, stronach, witrynach internetowych możemy się tutaj w naszej sieci spotykać. Na tym slajdzie, który za każdym razem pokazuję i dlatego mam trudność, co właściwie z niego czytać, ale mogą Państwo zobaczyć różne imponujące cyfry, które pokazują zasięg oddziaływania Centrum Edukacji Obywatelskiej. Chcemy w ten sposób powiedzieć, że wiemy coś o oświacie, że współpracujemy blisko z wieloma szkołami, dyrektorami, dyrektorkami, nauczycielami i nauczycielkami, będącymi bywalcami naszych programów i szkoleń. A o tych programach i szkoleniach też dwa słowa. Przede wszystkim bardzo serdecznie, jak zawsze, zapraszamy na nasz blog, na Facebooka Fundacji CEO, na który warto go tam polubić i dostawać bieżące informacje, jeśli ktoś w ogóle z Facebooka korzysta, i zaglądać na naszą stronę też w moim przekonaniu warto, bo można się dowiedzieć o tym, co jest w drugiej i trzeciej kolumnie, czyli o szkoleniach, które proponujemy dla nauczycieli, nauczycielek i też dyrektorów, a także programach, które zmieniają pewne określone obszary funkcjonowania szkoły i w których dyrektor może zyskać sporą pomoc. Bezpłatną, co chcę podkreślić, ponieważ programy CEO finansują sponsorzy w zdecydowanej większości. Pomoc we wprowadzaniu takich zmian, jakie chcecie wprowadzać w wielu różnych ważnych obszarach, o których właśnie na tych stronach możecie przeczytać naszych. Tutaj są nasi partnerzy i patron medialny, dyrektor szkoły, znany Państwu miesięcznik, ale też Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która od dawna towarzyszy naszym działaniom i je finansuje, okazując nam zaufanie.
i partner, który pojawił się w, bardzo z tego się cieszymy, w ubiegłym roku. Cieszymy się z tego, że się pojawił, choć pojawił się w ciężkich okolicznościach, bo NRC jest podmiotem, który zajmuje się promowaniem, uczeniem, wspieraniem działań, które służą w pomaganiu uchodźcom, osobom, które znalazły się w kryzysie uchodźczym. No a przecież, jak wiemy, mamy ich w szkołach także, tak samo jak w społeczeństwie, po prostu bardzo, bardzo wiele naszych gości. I NRC tym się właśnie zajmuje i tą część naszej aktywności wspiera. Dwa słowa jeszcze o przedsięwzięciu, które w tej chwili jest realizowane na nienabór. To są studia podyplomowe liderów oświaty. I tutaj skorzystam z faktu, że wśród prelegentek jest absolwentka i dyrektorka konsultantka prowadząca zajęcia podczas studiów, czyli Beata Kasprowicz, i obecna uczestniczka Katarzyna Zawojska. Czy mógłbym Was prosić o dwa słowa na ten temat? Kasiu, może o tym, co tam, jak tam korzystasz? Dla mnie przede wszystkim ważne jest to, że studia mają zróżnicowany sposób organizacji. To znaczy, jak każdy z nas tutaj pewnie dzisiaj zgromadzonych, odczuwam permanentny brak czasu. Coś takiego jak mój dobrostan to jest walka o niego po prostu. Więc to, że studia to są zjazdy i spotkania seminaryjne w małych grupach, to jest online, to jest dla mnie wielki plus. Z jednej strony to, z drugiej strony to, że są to małe grupy, w których jesteśmy bliżej siebie i mamy ze sobą taki bezpośredni kontakt, czasem wręcz telefoniczny, to też jest bardzo ważna sprawa. Natomiast sam fakt spotkań, pomijam to, że często spotykamy się w przemiłych okolicznościach przyrody, bo czasem nasze wyjazdowe spotkania są naprawdę w tak pięknych miejscach, że ten weekend bardzo intensywnej nauki, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten czas spędzony na SPLO to jest czas zawsze bardzo, bardzo intensywny, wypełniony od rana do wieczora często po brzegi. Naprawdę w okolicznościach jakichś pałacykowych, parkowych i innych i w miłym towarzystwie dyrektorów, dyrektorek, z którymi można porozmawiać i o swoich bolączkach, trochę ponarzekać, trochę się pośmiać, trochę pomyśleć sobie, co zrobić, jak się wróci po weekendzie, więc wraca się z pomysłami, to jest duży, duży plus. Ale wraca się z pomysłami. Wraca się z pomysłami, wraca się z pomysłami, a żeby było ciekawiej, trzeba bardzo uważać, żeby nie wejść do szkoły i tuż za progiem gdzieś, żeby zza ściany, zza drzwi nie usłyszeć, no dobra, znowu przyjechała i znowu coś wymyśli. Nie? Także to trzeba tak mieć na uwadze, że te pomysły trzeba trochę sobie też umieć przystopować i dawkować potem swoim nauczycielom, bo przywozi się ich całe mnóstwo, głowa po prostu paruje uszami. Natomiast ważne jest to i bardzo często też mówi się o tym, kiedy się tam spotykamy, że my możemy ze sobą tam cały czas rozmawiać. My cały czas doświadczamy siebie nawzajem, doświadczamy swojej pracy. Jeśli, nie wiem, dzielimy się dobrymi praktykami, to czasem siedząc po drugiej stronie i słuchając dobrej praktyki sobie myślimy, kurczę, przecież ja też to robię, a więc ja też mam dobre praktyki. To nie jest tak, że ja za mało, że jeszcze nie tak, że jestem po prostu dyrektorką, dyrektorem w drodze, poszukującym i to jest moja wartość. Dla mnie to jest największa korzyść, że wzmacniam się tam tak wewnętrznie, że te chwile takiej bezradności, bezsilności wywołanej różnymi czynnikami w naszej pracy po prostu tam mi mijają, bo sobie myślę, ludzie mają tak samo jak ja, niektórzy wręcz nawet czasem mają gorzej, a ja wcale nie jestem w złym miejscu, tak? Jestem tu, gdzie jestem. Czyli dobrostan, wzmocnienie, dobre praktyki, spotkanie z koleżankami i kolegami i, mimo wszystko i mnóstwo odpoczynek. Inspiracji. Jasne, i odpoczynek. Mimo wszystko. Dzięki.
Beato, czy ty mogłabyś powiedzieć dwa słowa o systemie, ale dosłownie dwa słowa? Dwa słowa, kazali... ponieważ tak, to są studia inne od innych, niepowtarzalne. Ja wprawdzie ileś lat temu kończyłam, ale one wcale nie są takie same jak były. Jako dyrektorka, konsultantka, podobnie jak Kasia, uczę się też na tych studiach, przekazując co wiem, ale uczę się. Ale studia od innych, dlatego że to tu Kasia już powiedziała, że są grupy seminaryjne, takie mniejsze, w których chcemy i staramy się, żeby dyrektorzy czuli się na tyle bezpiecznie, żeby mówili o swoich problemach, o tym, co się dzieje. Jest oprócz tego takie przedyskutowanie, przetrawienie może nawet wykładów i spotkań warsztatowych na kursie internetowym online i tam właśnie w tych grupach seminaryjnych. No i staramy się, uczymy się przeprowadzać dyrektorów od początku, od pomysłu do wprowadzenia zmiany do tego, czy może się uda, a może się nie uda, bo też są takie przypadki, ale my jakby zwracamy uwagę i kładziemy nacisk na to, żeby każdy z dyrektorów miał takie, i wicedyrektorów, i wicedyrektorek, bo też jest to dla wicedyrektorów, żeby miał takie poczucie, w jaki sposób wprowadzać zmianę, żeby miał też taką wiedzę, umiejętności i na tych warsztatach dostaje materiał, ale później w jaki sposób wprowadza tą swoją zmianę w szkole i tego się uczymy, tego przekazujemy sobie. Ja widzę tu kilka nazwisk koleżanek, które kończyły bądź są w trakcie, znajomych na czacie, studiów podyplomowych i zachęcamy, zapraszamy. To jest półtoraroczna przygoda. Naprawdę warto. Danusia, dziękuję, zresztą, która tu jest, przepraszam, wspólnie z nami też mocno pochyla się i poszukuje niesamowitą właśnie ilość materiałów, artykułów, tłumaczy. Jacek Strzemieczny, który czuwa też nad taką naukową wersją, że tak powiem, żeby nie być też oderwanym. To nie są pożółkłe kartki, które gdzieś sprzed lat wyciągamy, tylko to są rzeczywiście najnowsze treści dotyczące nauczania i uczenia się, coś, co jest najważniejsze w szkole, przywództwa edukacyjnego, czyli właśnie tego, jak w tym kierunku, nie menedżera, tylko tego edukacyjnego przywódcę czy przywódczynię i jak wprowadzać zmiany. Bardzo dziękuję za informacje z pierwszej ręki. I powolutku będziemy przechodzić do meritum nasz, chociaż właściwie to też jest meritum, bo rozwój dyrektora jest czymś, czego nie możemy pominąć. Na tym slajdzie, na tle tego slajdu chcę powiedzieć dwa słowa nie tylko o tym, że zachęcamy do zadawania pytań na czacie, ale też zachęcamy do dzielenia się różnymi spostrzeżeniami, dobrymi praktykami, opiniami. Prelegentki mają dostęp do czatu, i ja też, i w związku z tym możemy się odnieść, jeśli uda nam się, bo też często bywa tak, że to jest trudne, jeśli uda nam się na bieżąco odnosić do tego, co się będzie pojawiało na czacie, to będziemy próbować, natomiast z całą pewnością Państwo mogą też czytać i się tam wymieniać. Czat służy też do rozmowy, jak wiadomo, nie tylko między nami i Państwem, ale też między Państwem, do czego bardzo, bardzo zachęcamy. Jest to okazja do tego, żeby wymieniać, no co prawda niezbyt pewnie długie, bo czat nie znosi zbyt długich wypowiedzi, ale pewne spostrzeżenia, opinie i to też uczestnicy często sobie cenią, że mogą się z tym spotkać. A propos naszego kontaktu, chcę jeszcze powiedzieć, że to już jest drugie webinarium, kiedy zapisy realizujemy poprzez takie narzędzie zapisy.co.org.pl. Pewnie na czacie się jeszcze pojawi, chociaż nie, już się nie musi pojawiać, bo skoro tu Państwo jesteście, to znaczy, że weszliście na tę zakładkę naszą, gdzie można się zarejestrować i wtedy, kiedy Państwo będą logowali się do tej strony, to nie będziecie musieli przy kolejnych webinariach wpisywać wszystkich danych, bo system za Państwa to uczyni. To jest nowa rzecz, w związku z tym oczywiście czasami sprawia kłopoty, stąd pojawiały się opóźnienia z wysyłką zaproszeń.
już konkretnych linków na webinar, ale bardzo zachęcamy, żeby Państwo z tego korzystali. Tam również można pobrać w tym systemie zaświadczenie, jeśli Państwo się gdzieś zapiszą i potem zarejestrują i będą na wydarzeniu, w którym, z którego wystawiane jest zaświadczenie, tak jak z tego webinarium, to będzie można w tym systemie, logując się po prostu na swój profil, takie zaświadczenie pobrać. Nie będziemy musieli już tutaj na czacie zamieszczać linków. Jakby Państwo mieli z tym jakiekolwiek kłopoty, to proszę pisać i będziemy je rozstrzygać. No i już dosyć wszelkiego rodzaju wstępów. Bardzo się cieszę ze spotkania z prelegentkami. O Beacie i o Kasi już wspomniałem a propos PLO. Są też osobami, które mają za sobą doświadczenia związane z rozmową w gronie pedagogicznym, ale też z rodzicami na temat oceniania, z próbami wprowadzania zmian, które napotykały na rozmaite rafy, stąd to doświadczenie, wyobrażam sobie, może być dla Państwa użyteczne. Są no, po prostu praktyczkami w dobrym tego słowa znaczeniu, ale też osobami, które refleksyjnie do tego działania podchodzą. No i mamy także Danusię Sternę, którą pewnie Państwu nie trzeba szczególnie przedstawiać. Danusia nie jest dyrektorką. Ale była. Danusia też już nie jest nauczycielką, ale była. Ale byłam. I na dodatek poświęca mnóstwo swojej energii wciąż na zastanawianie się nad tym, jak tutaj zrobić tak, żeby uczniowie mogli dzięki pomocy nauczycielek i nauczycieli lepiej i skuteczniej się uczyć. Stąd na pewno Państwo mieli do czynienia z rozmaitymi pisemnymi albo ustnymi, nagranymi w różnych formach wypowiedziami Danki. Mieli Państwo styczność, a tutaj chciałbym skorzystać z takiego Twojego przebogatego doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o pracę z ludźmi w szkołach wokół spraw związanych z ocenianiem. Akurat, jak rozumiem, Twoją specjalnością i taką ważną dla Ciebie ideą jest ocenianie kształtujące, ten OK CEOwy z całym jego przyrządowaniem. Ale tutaj mniej będziemy poświęcać uwagi temu narzędziu, bo mnóstwo na ten temat materiałów można znaleźć na Twojej stronie, na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Propozycje dotyczące wspierania takiego procesu w szkołach realizowane są w ramach całościowego rozwoju szkoły, w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego to procesu można skorzystać, zgłaszając się do nas. Zatem o tym mniej będziemy mówić, a więcej o tym, jak właściwie się rozmawia z nauczycielami, do jakich prowadzi to skutków, co jest dobre, co jest dobrą praktyką, co nie służy refleksji. No bo tak jak powiedziałem na początku, ten dialog jest chyba kluczowy, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane takim procesem jak ocenianie, a więc grono nauczycielskie, grono rodzicielskie i grono uczniowskie, żeby mogły się na ten temat wypowiedzieć. A ta rozmowa prosta nie jest, jak wiadomo. I chciałbym zacząć od takiego dania wszystkim naszym słuchaczom obrazu tego, jak wyglądają konkretne historie szkół, które się nad tym wątkiem zatrzymują. Nie historie w ogóle od ich wybudowania, tylko bardziej historię tej debaty o ocenianiu, jakiegoś rodzaju namysłu o ocenianiu, niewolnego od pewnie raf, trudności, zatrzymań, ale toczącego się. I dlatego chciałbym Was o to bardzo poprosić. I rozpocznę od Kasi, szkoła w Białymstoku. Nie do końca. Okej. Obok Białego Stoku. Obok Białego Stoku, choć ja rzeczywiście wychodzę z Białego Stoku. Mała wiejska szkoła, niespełna 100 uczniów w tej chwili. Malutki, ciasny budynek w niezbyt przyjaznych okolicznościach wokół, jakieś tam fabryki i hurtownie. Jestem dyrektorką czwarty rok. Tu ktoś niedawno na czacie pisał, że jest w trakcie pierwszej kadencji. To zupełnie tak jak ja.
Tyle tylko, że ja wcześniej przez wiele, wiele lat, bo łącznie chyba kilkanaście, byłam wicedyrektorką najpierw w szkole niepublicznej, a później w bardzo dużej szkole publicznej w Białymstoku. I w zasadzie nie można historii szkoły, w której obecnie jestem dyrektorką, oddzielić od tego, co się zadziało wcześniej ze mną, ponieważ ja miałam to szczęście, nie wiem, po prostu Pan Bóg, opatrzność, nie wiem, zależy kto w co wierzy, czuwał nade mną, bo już w drugim roku pracy trafiłam do Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klęza na warsztaty. I mam wrażenie, że to był moment, który ukształtował mnie jako nauczyciela, ponieważ tam się mówiło o tym, że wszyscy są zdolni, że wszyscy mają jakieś talenty, że każdy coś potrafi, że to nie jest tak, że jest ktoś, kto nie potrafi nic. I to spowodowało, że ja od samego początku byłam takim nauczycielem, który zastanawiał się trochę nad tym, co robi i po co to robi. Ale i tak doszłam w pewnej chwili do ściany. Do takiej ściany, która spowodowała, że zaczęłam się zastanawiać, po co ja stawiam 27 stopni, ja uczę języka polskiego. Nauczono mnie 27 ocen, 5 z tego, 5 z tego, 7 z tego, kartkówki, sprawdziany i te prace domowe i to wszystko trzeba ocenić. Nie dość, że byłam zarobiona po pachy, to jeszcze w dodatku zaczęłam się zastanawiać, jaki to ma sens, a po drugiej stronie widziałam dzieci, które mam wrażenie też stały pod ścianą. Ja nie stawiałam złych ocen, stawiałam bardzo mało jedynek, ale jednak czułam, że coś jest nie tak. I w momencie, w którym znów przypadek zrządził, szkoła, w której byłam wicedyrektorką, trafiła do programu Szkoła z klasą 2.0. Ja zostałam zaproszona na szkołę letnią w Ustroniu. Tam po raz pierwszy spotkałam się z Danusią Sterną i spotkałam się z ludźmi, dyrektorami, dyrektorkami, którzy już działali bardzo mocno w OK-u, a ja w ogóle nie miałam pojęcia jeszcze, czym ten OK jest. Tam metodnik, jakaś technika patyczków, ten metodnik, z którym ja wróciłam wtedy z Ustronia, to była dla mnie relikwia po prostu. Ja wróciłam z relikwią, a przyszłam z nim do szkoły i pokazywałam swojej dyrekcji, zobacz, tu kartki, tu wiesz, to się robi tak, to tak, to tak. Ja byłam zafascynowana tym i poszłam na kurs NAI z oceniania kształtującego. Kursy NAI można przejść różnie. Można przejść tak, że można pisać tylko sprawozdania, ale można przejść tak, żeby naprawdę się czegoś nauczyć. Ja przez cały rok eksperymentowałam, to była klasa czwarta, równocześnie wprowadzając TIK, bo to nie były takie czasy jak teraz, ten TIK jeszcze nie był powszechny, to było kilkanaście lat temu. I metoda projektów. Po trzech latach, wtedy jeszcze egzamin był po klasie szóstej, z lękiem czekałam na wyniki egzaminów, bo nie uczyłam pod egzamin. Miałam klasę bardzo zróżnicowaną, uczniów z opiniami o szczególnych uzdolnieniach, klasa 28-osobowa, uczniów z dysfakcją rozwojową kilku, jeden z dysgrafią, generalnie bardzo, bardzo zróżnicowana i dość skomplikowana klasa, a ja byłam wicedyrektorką, na którą patrzyła cała szkoła, no bo sobie chodziłam z jakimiś metodnikami, z jakimiś patyczkami, wymyślałam jakieś idiotyzmy w oczach niektórych, tak, no bo dzieci nie podnosiły ręki, bo można było poprawiać wielokrotnie kartkówki, a nie tylko raz, i koniec. I to niekoniecznie było przychylnie postrzegane przez moje koleżanki i kolegów. Natomiast te wyniki kiedyś przyszły. I ta klasa miała 80% ze sprawdzianu z języka polskiego w dużej państwowej szkole z 1200 wtedy uczniów. To był sukces, ale w tej szkole obrócił się przeciwko OK-owi. Nie będę mówić o tym dlaczego, bo to za dużo czasu by nam zajęło, natomiast przyczyn było na pewno bardzo wiele. Natomiast ja wtedy postanowiłam, że skoro nie mogę jako wicedyrektorka i nauczycielka, to w takim razie zostanę dyrektorką i nauczycielką i uparcie do tego dążyłam. I tak się zaczyna historia mojej szkoły, bo stworzyłam koncepcję, przedstawiłam ją na konkursie i to nie jest tylko papier dla papieru, tylko ja naprawdę tę koncepcję realizuję. COVID mi trochę przeszkodził, to nie był dobry moment na wdrażanie zmiany edukacyjnej, natomiast mimo wszystko to się zaczęło dziać. Oczywiście zastałam szkołę, znaczy nie oczywiście, zastałam szkołę z ocenami od 1 do 6 w klasach 1-3. Zastałam szkołę, w której nauczyciele mówią, ale co zmieniać, przecież wszystko jest dobrze, przecież wszystko jest w porządku. Rodzice nie chcą tego, żeby nie było stopni, to rodzice oczekują, żebyśmy stopnie stawiali. I tak doszliśmy teraz do takiego punktu i śmiem twierdzić,
że w dużej mierze pomogło mi w tym SPLO. Doszli mi do takiego punktu, że ja dojrzewam jako dyrektorka, która przestaje mieć pretensje do siebie, że coś w danym momencie jakby stoi w miejscu albo cofa się o parę kroków, to znów nagle idzie jakimś rozpędem do przodu i znów się zatrzymuje albo się cofa, bo bywa różnie, więc przestaje obwiniać siebie i dręczyć siebie, że to jest moja wina. Nie dręczę przez to też moich nauczycieli, po prostu w końcu w tym czwartym roku mojej bytności w tej szkole, a weszłam do niej z zewnątrz, w końcu zaczęliśmy o tym rozmawiać. Może nie przyniosło to jeszcze rezultatów takich systemowych, takich globalnych. Są i takie. Drobne zmiany już są w systemie i w statucie, już powoli są wprowadzane. Coś się dzieje. Natomiast my przede wszystkim zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy mówić, ja przestałam używać wyrażenia ocenianie kształtujące czy ocena kształtująca, bo to nauczycieli w jakiś dziwny sposób przeraża. To się kojarzy z wypracowaniami, mimo że ja mam zupełnie doświadczenie, a ja mówię o tym doświadczeniu, ale to nie dociera, oni w to nie wierzą. W związku z tym staram się mówić ocena motywująca, tak? Ocena motywująca ucznia. Wciąż spotykam się z tym, że zmniejszenie ilości wystawiania stopni, czy inny sposób prowadzenia kartkówek, czy sprawdzianów, że to nie motywuje uczniów, tylko wręcz przeciwnie, bo nauczyciel ma w głowie to, że on musi widzieć efekt w postaci oceny i uważa, że to jest finał. Cały czas wydaje się, że to jest finał. Jedynka, dwójka czy piątka, a szóstka to już w ogóle super, że to jest koniec, to jest dowód mojej pracy. Zaczęliśmy o tym mówić, zaczęło się to, co mnie się wydaje, że nauczyciele moi zaczęli być bardziej empatyczni, zaczęli trochę bardziej wsłuchiwać się w uczniów, ale przede wszystkim zaczęli słuchać mnie. Bo ja mam wrażenie, że oni mnie na początku nie słuchali, oni po prostu wybudowali taką ścianę. Nie, bo było dobrze, myśmy robili wszystko dobrze, więc po co mamy coś zmieniać? Oczywiście, że różni są na różnym etapie rozwoju i to też już umiem akceptować. To danie sobie prawa jako dyrektorce, że ja mogę popełniać błędy, oni mają prawo do popełniania błędów, każdy ma swoje tempo. Tu plan daltoński też mi bardzo pomógł, tam fajnie się mówi o tym, że nie wszyscy, nie to samo, nie tak samo i nie w tym samym czasie. To jest coś, co ja sobie stale powtarzam w głowie, kiedy nauczyciele przychodzą czasami tacy bezradni, bezsilni, czują, że ich praca nie przyniesie efektów, też im to powtarzam o uczniach, że nie wszyscy i nie tak samo, nie w tym samym czasie, bo naprawdę to jest szalenie ważne. Więc taka jest nasza historia, ona trwa. Jak się skończy? Myślę, że nie skończy się razem z moim udziałem w SPLO. No tak, rozumiem. Bardzo dziękuję za to doświadczenie, bo świadectwo właściwie swego rodzaju dialogu o ocenianiu, bo ja rozumiem, że właściwie nie tyle koncentrujesz się na tym, żeby dokonać jakiejś opisanej, systemowej i całościowej zmiany, ile właśnie, żeby wywołać refleksję tym dialogiem. Stałam się na tym koncentrować. Na początku byłam sfokusowana właśnie na to, żeby to była zmiana opisana, nazwana. Statucie obecności. Tak, robiłam szkolenia z OKEA, z neurodydaktyki. Ja też jestem po studiach podyplomowych z neurodydaktyki, z metodyki Klanzy, z indywidualnych stylów uczenia się, z planu daltońskiego, żeby pokazać różne perspektywy, które tak naprawdę prowadzą cały czas do tego samego, do tego, żeby dziecku chciało się chcieć, tak? Jasne. Ale to nie pomagało. W związku z tym stwierdziłam, że to nie ma sensu. Chodzi o to, nie jest ważne, kto i jak to zrobi. Ważne, żeby efekt był właśnie taki, że dzieciom będzie się chciało chcieć. I teraz Jasne. Każdy ma wybór. I jakby rozmawiamy o tym, kto chce, jak, co mu się udaje, co nie. Jeśli się nie udaje, to co możemy to zrobić, jak sobie wzajemnie możemy w tym pomóc. Więc no, to moje podejście się zmieniło zdecydowanie. Jasne. A jak to jest u ciebie, Beata? Mhm. Tu była szkoła pod Białymstokiem, tu mamy szkołę z Malborka, dużą.
Tak, dużą szkołę, 540 uczniów w nowoczesnym budynku, pięknym, nowym można by powiedzieć, nieciasnym, ale problemy podobne jak pewnie w wielu szkołach, kiedy dyrektorowi się coś chce zmienić i chce coś innego wprowadzić niż wydawałoby się do tej pory skutkujące, jeśli chodzi o nauczycieli i sposób oceniania. I to się zadziało kilka lat temu, to dosyć, dzisiaj z takiej perspektywy można powiedzieć dosyć przezabawna historia, ale wtedy rzeczywiście była taka trochę porażająca w tym znaczeniu, że byłam ze swoją koleżanką wicedyrektorką, a wrzesień, początek, stwierdziłyśmy, że już czas na to, żeby zamiast w 1-3, przepraszam, tak jeszcze dopowiem, w 1-3 były słoneczka, nie było wprawdzie ocen wystawiania z cyfrowego, ale były słoneczka czy buźki. Powiem Wam, że ja już nie pamiętam, bo to było rzeczywiście kilka lat temu, ale to i tak sprowadzało się do tego, że dziecko było, że tak powiem, w takiej okienku, że dostało 2 słoneczka, 3 słoneczka, buźkę taką, to oczywiście było opisane, czyli nic i też już był taki pomysł, że no skoro słoneczka, to właściwie można te słoneczka zamienić na cyfry, bo tak jest w innych szkołach, tak moi nauczyciele przychodzili. No już kilka lat wprowadzamy ocenianie kształtujące, więc może warto by było iść do przodu, a nie się cofać. I rzeczywiście postanowiłyśmy po takich rozmowach w gronie na razie tylko we dwie, wicedyrektorka i ja, że wprowadzamy to ocenianie opisowe w klasach 1-3. No małe możliwości wprowadzamy. No okej, wprowadzamy. Zmiany w sierpniu były w statucie, czyli tak troszkę inaczej niż tutaj Kasia przedstawiła. Mniej rozmów, ale wprowadzamy, bo już... Dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy na OSKO, to jest zawsze we wrześniu kongres ogólnopolski, wyjeżdżamy i dostajemy telefony od przewodniczącego mojego rady rodziców, że no tutaj się w klasie trzeciej jest lista z podpisami rodziców, którzy są za tym, żeby jednak wycofać się z tego oceniania opisowego. O kurde, mówię, Gosia, słuchaj, no to mamy kolejne listy, zaczęły się listy z podpisami rodziców przeciwnych. Ja mówię, o kurcze, piąta kolumna, nic więcej, tylko nie ma dyrekcji, aha, dzieje się. Przyjeżdżamy do szkoły, co się dzieje, pytamy się wychowawczyń, tak na razie doraźnie, o co chodzi. No nie wiemy, rodzice sami przyszli do nas, bo to wiesz, wrzesień, zebrania i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, no dobra, to robimy spotkanie z nauczycielkami, akurat same panie, zrobimy spotkanie z nauczycielkami w 1-3. O co chodzi, co się zadziało? Warsztatowo pytamy się, rozmawiamy. Konkluzja tego spotkania, tych warsztatów jest taka, że wiecie, no my byśmy bardzo chciały, tak mówią moje koleżanki, ale to rodzice nie chcą. To oni przecież te podpisy z listami i tak dalej, nie? Bo rodzice nie chcą. No dobra, to bierzemy rodziców na tapetę, skoro wy tak chcecie. Dogadały się też w zespołach dziewczyny, jak już tak organizacyjnie w dzienniku zapisywać, bo dziennik elektroniczny, jak te wymagania opisać i tak dalej, no to robimy spotkanie z rodzicami. Pamiętam wtedy tą książkę pierwszą wydałaś, Danusiu, taką fioletową też ocenianie kształtujące w praktyce. No i robimy, słuchajcie, to spotkanie z rodzicami, z przedstawicielami każdej z tych klas. Pokrótce, no dyskusja o czym i tak dalej. Rodzice mówią, ale wiecie panie, to my tak byśmy nawet może chcieli, ale z tego co mówicie, ale to dzieci nie chcą. To dzieci nie będą wiedziały o co chodzi w tym ocenianiu opisowym. A tak mamy krótko. Ja mówię, słuchajcie, no to ja słyszałam, że to wy podobno. I tłumaczymy i tak, no. Ja mówię, słuchajcie, dzieci w tym wszystkim to mają najmniej chęci do tego, żeby dostawać jedynki, dwójki, trójki, czwórki czy piątki. Więc rodzice dostali skserowane strony dotyczące właśnie oceniania opisowego, na czym to polega. Zadanie domowe dostali, może to nie do końca, ale nie powiedziałam, że ich nie ocenię, tylko mają sobie poczytać właśnie zadanie dla chętnych. I takim właśnie krótkim, że tak powiem, w tej krótkiej mojej opowieści, takie wiecie, spychanie jeden na drugi. Co? Kto? To nie my, my chcemy, ale to oni, to nie my. To... I wtedy pamiętam też właśnie to, co to Kasia powiedziała, co istotne, przeszliśmy na ocenianie opisowe w klasach 1-3,
ale też było spotkanie warsztatowe, zaprosiliśmy tutaj z, a propos też neurodydaktyki, jak oceniać dla rodziców. Pamiętam, że wtedy też rozmawialiśmy o tych takich naukowym podejściu, co motywuje uczniów i to było rzeczywiście rozpoczęcie takiego dialogu i właśnie dialogu, o którym też tutaj Przemek mówiłeś w naszym, na początek, że ten dialog się rozpoczął na temat i wokół tego, po co jest ocenianie, co to jest ocenianie. Więc mam takie poczucie, że zanim zacznę wprowadzać, wcale to też nie jest tak, że po tych kilku latach wiem na pewno, że nauczyciele wszyscy robią z pełnym jakby takim oddaniem, czy taką świadomością to ocenianie opisowe, bo cały czas trzeba jednak to monitorować, ale dać też czas i rozmawiać. Dzięki. Bardzo dziękuję. No właśnie, Danusiu, ty widziałaś wiele różnych szkół, wiele różnych dróg i też wiele, pamiętam jak rozmawialiśmy, przygotowując się do webinaru, że mówiłaś o takich na przykład typowych fasadach, które szkoły mają, jeśli chodzi o ocenianie. Ale i właśnie, jak te drogi, co łączy różne drogi szkoły? Bo rozumiem, że nie możesz opowiedzieć o wielu, ale chodzi mi bardziej o coś takiego, co byś na przykład postrzegała jako pewien typowy element takiego procesu przechodzenia od nawykowego oceniania do takiego, który jest racjonalny i sprzyja uczeniu się. Jak wygląda taka droga w szkole? Ja może zacznę troszeczkę wcześniej, mianowicie od poprzedniego wieku, kiedy to ja byłam dyrektorem szkoły i wtedy w ogóle nie było innego oceniania niż ocenianie stopniami. I dlatego przez te lata, które teraz minęły i które ja to obserwuję, ja jestem pełna podziwu dla tych szkół i tych dyrektorów, którzy próbują. Dlatego, że to, że stopnie są tak nierozerwalnie w mentalności związane z nauczaniem, że to naprawdę jest odwaga próbować. To jest jedna wiadomość taka. Druga wiadomość jest taka, że z mojego doświadczenia, ja jeszcze nie spotkałam w swoim życiu nauczyciela, który lubi oceniać stopniami. Nie spotkałam, naprawdę. I to jest niesamowite, że mimo to jednak oceniamy tymi stopniami, więc ta taka niespójność tutaj jest wyraźna. I to, co my, jak patrzę na szkoły, które się tym zajmują, to widzę, że mają różne etapy, nawet niektóre się cofają, bo okazuje się, że właśnie jest duży nauczycieli opór albo rodziców. I moje przesłanie jest takie, nie załamywać się, po prostu, nie załamywać się, iść do przodu. I ja, jeśli mogłabym powiedzieć, to proponuję takie 3 razy P. Po pierwsze, żeby to robić powoli, żeby nie przyjechać i powiedzieć, teraz koniec, teraz odrzucamy stopnie i już nie ma, nikt nie będzie stawiał. Bo druga sprawa to jest, żeby pomagać nauczycielom, zrozumieć ich, bo to z punktu widzenia dyrektora, który na przykład ma nawet mało godzin dydaktycznych, to jak to nie? To po prostu raz, dwa i przechodzimy i nie stawiamy już tych stopni, prawda? A ten nauczyciel, który przez wiele lat też byłam, ma taką obawę, że po prostu straci swoją pozycję, nie będzie miał autorytetu, uczniowie się nie będą uczyli, po prostu mnóstwo takich rzeczy, więc dlatego trzeba im pomagać. Jak można pomagać? Można pomagać tak, żeby rozmawiać na temat tych wątpliwości z nimi. Rozmawiać, rozumieć je i wynajdywać sposoby radzenia sobie z nimi. Szukać też oczywiście takich sposobów, ale też nauczyciele sobie wzajemnie mogą bardzo pomóc. No i trzecie, co jest próbować. Bez próbowania nie będzie nic. I tutaj jest właśnie taka sprawa o tych fasadach, o których rozmawialiśmy wcześniej, polega na tym, że często my dyrektorzy jesteśmy przekonani do tej idei. Owszem, jesteśmy przekonani, ale jak przyjdzie co do czego, to na przykład mówimy, dobra, to oceniacie bez stopni, ale tych stopni powinno być tyle, ile jest godzin w tygodniu przedmiotu, nie? I wtedy ten nauczyciel staje w ogóle wobec schizofrenii, bo albo ma robić, albo nie ma robić, albo będzie oceniany, że ma te stopnie, albo ich nie ma. I więc pierwsza rzecz, która jest konieczna, to jest porozmawianie samemu ze sobą jako dyrektor. Czy ja naprawdę chcę to robić?
Druga rzecz to jest zacząć to samemu robić, próbować i mówić nauczycielom, o proszę, no ja tak zrobiłem, może przyjdziesz na moją lekcję, może zobaczysz jaką informację zwrotną napisałem, prawda? Czyli taka rozpoczęcie dialogu. I trzecia rzecz to później, to jest całkowite rozumienie tego, że to jest dla nauczycieli bardzo trudne. To tyle, dziękuję. Taka pokora w tej kwestii. Och tak. No dobrze, mamy 3P. Powoli pomagać, próbować. I ja też rozumiem, że akcentujesz taką drogę, o jakiej mówiła i Kasia, i Beata, czyli de facto same próbujemy. Doświadczamy tego w roli nauczycielskiej. No i mówisz też o tym, żeby to upowszechniać, czyli zapraszać do rozmowy na temat swojego własnego doświadczenia. To takie edukacyjne przywództwo w czystym wydaniu, jak rozumiem. No dobrze, to mamy ten wątek jakby opisu pewnej historii szkoły, ale mam jeszcze takie pytanie dla Was z prośbą o krótką odpowiedź, bo nam czas biegnie nieubłaganie. Jeszcze takie ogólniejsze, bo każda z Was jakby mogła zajmować się w życiu takim edukacyjnym rozmaitymi innymi niż ocenianie wątkami, które wpływają na uczenie się. Jest mnóstwo takich obszarów w edukacji, w metodyce, w metodologii, no w różnych obszarach funkcjonowania szkoły, które wpływają na to uczenie się. To czemu właśnie macie takie skupienie na tym wątku oceniania? Jak to u Was jest? Od Beaty może tym razem zacznę. No ja, wiecie, skupienie na ocenianiu, ja mocno też przeżyłam taką książkę Pink Drive, Nowe spojrzenie na motywowanie. Ja ją polecam wielu tym, z którymi się spotykam, to polecam, bo rzeczywiście ja też zaczęłam patrzeć na swoją praktykę i to, co tutaj Danusia próbować powiedziała o tym próbowaniu. Ja jako nauczycielka historii WOS-u w tej chwili, ale wcześniej nie jeszcze będąc dyrektor, bo ja nigdy nie lubiłam stawiać ocen. Dla mnie zawsze było takie trudne, jakby nawet, wiecie, dwie trójki, czy uczniowie, mam postawić temu trójkę i temu trójkę, bo wychodzi z punktacji na sprawdzianie, ale w ogóle jak ocenić odpowiedź, to wiecie, jednym stopniem, bo też kiedyś właśnie to, co powiedziałaś Danusia, że nie było w ogóle myślenia i mówienia o tym, że ja po prostu tego nie lubiłam i być może to też się bierze z tego, że tu w 1-3, ale też mam takie marzenie i takie myślenie i takie ciągłe, nieustanne rozmowy, jak rezygnować właśnie tak powoli, refleksyjnie i wzbudzać tą refleksję wśród nauczycieli, z którymi pracuję, żeby też w 4-8. Żeby tutaj nie rozmawiać i żeby tu nie robić tej takiej niepotrzebnej właśnie, takiego rankingowania, takiego konkursowego, która klasa ma najwyższą średnią, który uczeń ma najwyższą średnią. I ja dużo rozmawiam z uczniami, ja pytam się uczniów, właśnie ta książka mnie tak mocno natknęła, tak bym powiedziała, że ja się ich wprost pytam, co im to daje i nawet nie powiem najlepszych uczniów, to jest też ciekawe, teraz się na to złapałam, tylko tych, którzy mają te najwyższe oceny i tych, którzy mają średnie czy najniższe. Więc to też zobaczcie, jak określanie ucznia po tym, że ma najwyższe oceny z przedmiotów, to jest najlepszy uczeń. Ha, czy to jest prawda? Nie, to nie do końca właśnie. Więc rozmawiam z nimi, co im to daje, czy ich to motywuje, a jakbyś dostał kolejną piątkę, kolejną szóstkę, bo obserwujemy, że uczniowie, którzy są właśnie, mają takie te najwyższe oceny, najwięcej w ciągu iluś lat, no to co? To co dalej? Czy to cię motywuje? I oni, słuchajcie, z czasem rzeczywiście tak myślą, ale mówią, wie pani, chyba nie. To jeszcze była szkoła sześcioklasowa, więc byłam zdumiona bardzo tymi ich odpowiedziami i zaczęłam tak właśnie od siebie na swoich lekcjach
żeby właśnie to uczniowie stosowali ocenę koleżeńską na podstawie kryteriów, które mamy, żeby to uczniowie ze mną dyskutowali i rozmawiali, jaką i zbierali dowody. To też takie próbowanie na to, jaką chcą ocenę i jak, dlaczego uważają, że taka ocena. No ale moim marzeniem jest oczywiście, żebym nie musiała stawiać tych ocen, tylko napisać, tylko rozmawiamy, piszemy informacje o tym uczniu, bo ten ma takie możliwości, a ten ma inne możliwości i zależności. I teraz jak mają mieć dwie takie same oceny? Uczeń, który ma w domu motywację rodziców, wożących, zresztą tak rozmawiam też z rodzicami. Jaka jest motywacja? Państwo bardzo pilnujecie swoje dziecko, razem z nim odrabiacie lekcje, motywujecie, przymuszacie, nie wiem, dajecie właśnie nagrody na koniec roku, tak zwane, że jak będziesz miał świadectwo z paskiem, to, ale są dzieci, które są w rodzinach, gdzie nie jest to elementem podstawowym wychowania. W ogóle dzieci są zostawione, wiemy same sobie. Szkoła, której jestem dyrektorem, jest publiczną szkołą. Jak te dzieci porównywać? Jaki tu jest start, jaki tu jest start, tak? I wbrew pozorom te dzieci, właśnie te dzieci nie lubią ocen i nie zależy im na tym. Im zależy uczniom tylko wtedy, to są moje badania w mojej szkole, w moich klasach, których uczę, że im zależy wtedy, kiedy rodzic albo babcia powie, że jak będziesz miał świadectwo z paskiem, dostaniesz to czy tamto, tak? Czyli zewnętrzna motywacja, no i takie przyglądanie się. Także no myślę sobie, że tak, że to motywowanie później się odbija we wszystkich innych dziedzinach w szkole. Dzięki. No właśnie, ale czyli wracając do tego, dlaczego właśnie ocenianie, to ja też słyszę, że z jednej strony z własnego takiego doświadczenia trudu oceniania i wątpliwości, które są z tym związane, ja je też z dość dawnych czasów takiej żywej pracy przy tablicy pamiętam, jeszcze z lat 90. czy nawet końca 80., że ta refleksja jakaś była, chociaż rzeczywiście nie było pomysłów na jakiś inny sposób oceniania. Ale z drugiej strony też mówiłaś o inspiracjach lekturowych, o tym Drive Pink i też Danusia, widzę, wpisała na czat ten tytuł autora. Słyszę też o tym, że jakby takie poczucie, że ta ocena robi coś złego motywacji albo kieruje ją w złą stronę, odbiera uczniom taką samosterowność i branie odpowiedzialności za własny rozwój, to widzę, że to są te powody. A ty, Danusiu, dlaczego tak zrobiłaś, że wielu nauczycieli w Polsce, takich świadomie myślących o swojej pracy, jakby identyfikuje ciebie z ocenianiem kształtującym, że to jest coś, Danusi, czemu właśnie tym? Znaczy wiadomo, że tak nie jest, bo to idea jakby płynąca od wielu, wielu ekspertów, no ale też myślę o twoim zaangażowaniu, które spowodowało, że wiele osób tak to identyfikuje. To dlaczego właśnie to? Dlaczego właśnie okej, a nie coś innego w edukacji? Najpierw jeszcze chciałam do Beaty odnieść się, dlatego że o tej motywacji. Chciałam powiedzieć, że to jest, wiecie, ja się prawie, że nie waham powiedzieć, że ocenianie stopniami to jest zbrodnia. Dlatego, że to nie tylko chodzi o tych uczniów, którzy dostają złe oceny i dlatego oni myślą, no do niczego się nie nadaje. To jest też fatalne dla uczniów zdolnych, dla uczniów, którzy dostają dobre stopnie. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że w pewnej chwili on dostawał same piątki i szóstki i nie dostaje tej szóstki. I wtedy zaczyna się depresja, zaczynają się załamania nerwowe i po prostu mamy klientów, psychoterapeutów albo nie wiadomo czego. Także one niczemu kompletnie nie służą. Zresztą jak zapytać absolwentów, to bardzo wam polecam, bo ja mam spotkania z moimi absolwentami, uwielbiam to, to po prostu o ocenach, to oni mówią, no gdzie, to była tragedia, w ogóle nic, nie pamiętam, co miałem z biologii i w ogóle nie chcę wiedzieć. Nie? Kto mnie kiedykolwiek pytał, co ja miałem z fizyki w szóstej klasie? No po prostu śmiechu warte. Ale to jest jedno. A teraz jeszcze o mnie. Tak, dlaczego to ocenianie właśnie? Właśnie. Powiem tak, że
jak ja miałam doświadczenie, ja przyszłam do edukacji z wyższej uczelni. Pracowałam jako asystentka na Politechnice. I może dlatego ja od razu, jak zaczęłam pracować w liceum, to zaczęłam moich uczniów traktować jako dorosłych ludzi, takich partnerów. I to ocenianie tymi stopniami nijak się tutaj nie wpasowywało, dlatego że po prostu to nie było partnerstwo. To był król, który wydawał wyrok, czyli ja. Albo sędzia sprawiedliwy lub niesprawiedliwy. Tak, prawda? Czyli w ogóle nie. I dlatego, jak powstała ta idea, przyszła do nas, ona przyszła około 2000 roku, 2001 czy coś takiego, to ja pomyślałam sobie, Boże, jaka ulga. To znaczy, że ludzie zaczynają myśleć inaczej i że ja też mogę tak myśleć i mogę tak robić. I to, nie powiem, łatwo nie było z tym ocenianiem kształtującym wprowadzania w szkole, w której nikt, ja już byłam wtedy nauczycielką, nikt nie stosował tego oceniania kształtującego. Co prawda, szkoła, w której pracowałam przez pewien czas, miała coś takiego, żeby nie odpytywać przed tablicy, nie stawiać stopni, co było już pewnym kierunkiem dobrym, ale w dalszym ciągu było. Więc jak to poznałam, to była zachwycona i oczywiście zaczęłam stosować w różnych miejscach i propagować. Bardzo mi się to podobało, ale mój stosunek do oceniania kształtującego troszeczkę się zmienił. I teraz dla mnie ocenianie kształtujące to jest narzędzie. To ty powiedziałeś, Przemku, tak wyszła, że to jest narzędzie. Natomiast taka teoria, która teraz jest bardzo modna, ale moim zdaniem niezwykle mądra, to jest taka, która mówi o samostanowieniu. I tam są trzy potrzeby, które muszą być spełnione, żeby się człowiek uczył. Malutki człowiek, ten w pierwszej klasie i ten student. I to są tak, po pierwsze autonomia, czyli to on ma decydować o tym, on ma mieć wybór. I to tego stopnie nie dają, po prostu stopnie szufladkują. Druga rzecz to jest kompetencje, czyli poczucie tego, że coś umiem, że się uczę, że jestem w stanie się czegoś nauczyć. I tego stopnie mi też nie dają, dlatego że sprawdziany, oceniane na stopnie to jest loteria. Ja nie wiem, bo akurat te tematy mi trafiły, tamte mi nie trafiły i to nie jest, to nie, mnie to nic nie dowodzi. To dowodzi tylko, że mi się udało. A trzecia sprawa to jest relacje, czyli relacje, więzi, przynależność, czyli wszystko to, o czym teraz się tak strasznie dużo zaczęło mówić w pandemii, ale jest pieruńsko ważne, mianowicie jakie mamy relacje z naszymi uczniami. Jako ten sędzia, który karze, krytykuje, to my nie mamy tych relacji. Dlatego wydaje mi się, że najpierw ta teoria samostanowienia, warto sobie cały czas przypominać. Autonomia, kompetencje, relacje. Czy to jest obecne w moim nauczaniu? A potem się zastanawiać, jak ocenianie kształtujące mi może w tym pomóc. Jasne. A mogę jeszcze anegdotę taką, która mi się przypomniała, a propos tego właśnie, że nikt nie pamięta, jaką później ocenę. Mój uczeń taki w ósmej klasie uwielbia historię, nie poszedł w tym kierunku, ale uwielbiał, natomiast chemia mu nie szła. I mówi, Boże, mówi, Pani Beato, no po prostu nie mam już znowu z tej chemii, jedynka, dwójka, ja mówię, Maciej. Ja miałam w liceum dwóje z chemii, wtedy dwóje, wiecie, to nie było jedynek i groziło mi tam coś na koniec roku i mówię, zobacz, zostałam dyrektorką szkoły. Więc właśnie, to a propos, przepraszam, że tutaj, ale tak mi się przypomniało. Dzięki, ale jak ty, Danusia, mówiłaś, to nawet jakbyś tego nie opowiedziała tak do końca, to po tym słowie, którego użyłaś, że to stawianie tych ocen to zbrodnia. I jakby ja ewidentnie czuję taki rodzaj emocji związanych z tym, że to jest coś nie tak w samym fundamencie. I chyba być może o to chodzi z tym ocenianiem, że ono jakoś definiuje te relacje i ustawia ją w takiej pozycji, w której dosyć trudno jest być mistrzem na przykład. Albo dosyć trudno jest być partnerem, który towarzyszy w procesie rozwoju. Kasiu, jeszcze ty poproszę. Zdań kilka. No tak, to ja się przyznam. Czemu ocenianie? Tylko proszę, nie rozpowszechniajcie tego dalej. Pozostajmy w tym gronie tego webinarium. Otóż ja nie zdałam egzaminu z matematyki do liceum. O, ja dostałam też! Się... Ja też!
Dostałam się do jednego z najlepszych liceum w Białymstoku, ale dopiero po poprawce. Chociaż skończyłam podstawówkę z czwórką, ale po prostu miałam straszny stres na matematykę, bo jej nienawidzę. No, przepraszam, Danusiu, ale po prostu nie cierpię matematyki. No cóż, to tak. Słuchajcie, u mnie nie można oddzielić poszukiwania chcenia się w osobach uczących się od stawiania stopni. Dziękuję Ci bardzo, Danusiu, za to, co powiedziałaś. To sobie nawet zapisałam, że partnerstwo wykluczało u Ciebie stawianie stopni. I ja też, ja zawsze byłam w takich relacjach partnerskich, oczywiście nie mówię, że koleżeńskich z uczniami, bo zawsze miałam jakieś to szczęście, że cieszyłam się ich autorytetem i szacunkiem, ale chyba też przez to, że ja potrafiłam im ten szacunek w drugą stronę okazywać. Natomiast faktycznie kłóciło mi się to z wystawianiem stopni i to, o czym Ty, Beata, mówiłaś, ta trójka trójce nierówna, ta konieczność jednak wystawienia tego stopnia, to wahanie się jednak, czy tak, ten moment, kiedy stanęłam w takiej sytuacji, kiedy no, jakby zmuszała mnie sytuacja do wystawienia oceny niedostatecznej na półrocze, a miałam po drugiej stronie dziewczynkę, której totalnie nie chciało się nic i uważam, że stawianie jej jedynki nie stanowi motywacji, bo często nauczyciele mówią, że postawią jedynkę na półrocze, to uczeń będzie zmotywowany do tego, żeby jej nie mieć na koniec roku. Ja nigdy w ten sposób nie myślałam. Więc rzeczywiście wystawianie stopni wykluczało partnerstwo. Gdzieś tam we mnie emocjonalnie powstawał taki dysonans, a jednocześnie to grzebanie się od początku mojego jestestwa w nauczycielstwie, w metodyce aktywizującej. I uwaga, już skoro mówimy o książkach, to równocześnie z tą klanzą, jedna z trenerek klanzy podarowała mi książkę, a więc znów sam początek mojej pracy. Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, autorka Małgorzata Taraszkiewicz. I to była książka, która wywróciła moje jeszcze wtedy bardziej uczniowskie niż nauczycielskie postrzeganie szkoły kompletnie do góry nogami, włącznie z tym, że była napisana niebieską czcionką, a autorka wyjaśniała dlaczego. Ja po prostu cały czas szukałam i kiedy trafiłam, tak jak Wam mówiłam, na NAI, na ocenianie kształtujące, potem mentorowałam też w kursach NAI i stykałam się z różnymi nauczycielami, którzy usiłowali wdrażać OK. I to czasem wychodziło, czasem nie wychodziło, ale tak jak mówię, ja też miałam różne doświadczenia. Ja szukałam dalej. I teraz, jak Ty, Danusiu, mówisz o swojej zasadzie 3P, do nauczycieli, do nas, dyrektorów, powoli pomagać i próbować, to ja tak sobie myślę, jeszcze z pokorą. Tak, to naprawdę to są 3P w jednym P. To tak sobie pomyślałam, tak sobie zapisałam, jeszcze z takim serduszkiem sobie narysowałam, bo tak sobie pomyślałam, że nauczyciele często mówią tak, i jak to mówiłaś, to sobie napisałam, ale oni nie czytają tego na co bezu, ale po co im dawać, oni tego nie czytają, ale jak nie ma ocen, to oni się nie uczą. No po co ja mam pisać tą informację zwrotną, jak oni też nie czytają, ani rodzice, ani uczniowie, stopień po stopień wie, co dostał i że poprawiają w nieskończoność. I nauczyciel tylko ma dodatkową pracę. I to jest to, co powoduje, że my potrzebujemy tej energii, bo czasem naprawdę czujemy się wobec takich bezsensownych argumentów, ale dla nauczyciela, przez niego odczuwalnych jako prawdziwe, bo on to tak czuje, on to tak widzi, on to tak postrzega. Co Kasia, więc... do tego przejdziemy. Tak, do tego przejdziemy, bo jeszcze mamy dobre praktyki. Ja po prostu widziałam bezsens tego, tak, że to się dzieje. Trzeba było coś robić, trzeba było czegoś szukać, po prostu trzeba było, to było konieczne. Ja nie widziałam, ja stałam pod ścianą. Jest też taka książka Pernille Rip, uczyć się z pasją. Ona też doszła do ściany. Więc po prostu czas coś zmienić. Jeżeli zaczynamy mówić, nie wiem, żyjemy w demokratycznym kraju i zaczynamy mówić o tym, że się wzajemnie słuchamy, to i czas zacząć słuchać się w ocenianiu, po prostu. Jasne, dziękuję, bo to też pokazuje, że właściwie, jak powiedziałaś o tej książce Taraszkiewicz, bardzo znanej, że trochę trudno jest być refleksyjnym praktykiem, nie zastanawiając się nad sensem tego działania, jakim jest ocenianie. No dobrze, czas nas goni, tak jak mówiłem, jak zwykle zresztą. Musimy przejść do konkretów, czyli do tego, jak rozmawiać właściwie, jak ten dialog prowadzić. I ja bym to podzielił na dwie części i chcę zacząć od części radosnej, czyli od części dobrych praktyk. Jak macie swoje doświadczenie zapraszania, dialogowania,
wokół tego oceniania, to co się sprawdza? Teraz się zatrzymajmy nad tym, co na przykład pomaga skupić uwagę nauczycieli i nauczycielek nad tym, jak oceniamy, co prowadzi do głębszej refleksji, co skłania do włożenia wysiłku na przykład w wymyślenie czegoś. I tutaj, ponieważ wątek rodziców się pojawił nam na czacie, jako tych osób, zresztą u nas w rozmowach też, jako tych osób, które są bardzo często tymi hamującymi, czyli mówiącymi nie, 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 nic nie zmieniajmy, bo te oceny są strasznie ważne. To też z nimi, co się sprawdziło w Twoim doświadczeniu, tak konkretnie, u Ciebie w szkole, albo jeśli chodzi o Danusię, to na przykład, nie wiem, na warsztatach, co tak trafia do przekonania natychmiast? Może Beata, od Ciebie zacznę. Słuchajcie, my akurat, no rozmowa, ale my wycofaliśmy i to właśnie tutaj zaczęliśmy od rodziców, bo nauczyciele byli akurat, wycofaliśmy się z takich dwóch podstawowych, końcoworocznych tradycji, które od wieków, lat były w naszej szkole, a mianowicie w klasach 1-3 nie przyznajemy już właśnie od wtedy odznak wzorowego ucznia, czyli tak naprawdę wszyscy uczniowie w klasach 1-3 mają taką sposobność, że dostają informacje, to dostają informacje. Natomiast w klasach 4-8 na koniec roku nie ma wychodzenia na środek uczniów ze świadectwami z wyróżnieniem, z tym paskiem tak zwanym. I rzeczywiście to też spowodowało takie mniejsze, powiedziałabym, mniejsze takie ciśnięcie, że aha, ci będą wystawali, ci będą teraz dostawali. Po pierwsze, ta uroczystość jest dla wszystkich uczniów, a po drugie, no też tłumaczenie i rozmowy, ale wiecie, też mnie się przypomniała znowu też taka rozmowa z uczniem koniec roku, zeszłego roku, czyli jest w 7 klasie, teraz jest w 8 i on taki chodzi zadowolony i mówi, ja mówię, ale coś jest, udało mi się, będę miał świadectwo z paskiem, nie? Ja mówię, ale wiesz co, Paweł, ale kurczę, i co z tego, że będziesz miał? No ale wie pani, bo ja mówię, no ale po co ci? Wiecie, takie też właśnie ta praktyka takiego drążenia, ale po co ci to świadectwo z paskiem? No jak to, proszę pani, przecież to później do pracy pracodawca będzie, ja mówię, Paweł, jestem dyrektorką tyle lat, ani jednego świadectwa nie oglądałam ucznia, żadnego nauczyciela, którego przyjęłam do pracy. Nikt nie będzie, patrzy się tak na mnie. Wie pani co, właściwie ma pani rację. Więc myślę sobie, że tak jak opowiadałam o tej historii z rodzicami, z nauczycielkami w 1-3, to jest rzeczywiście znowu ta rozmowa i takie oddawanie pola do tego, żeby powiedzieć o swoich obawach. I wysłuchać te obawy, tak? I w tym momencie dopiero próbować no, szukać argumentów, które motywują, są za bądź przeciw. Ja myślę, że to jest też głos o tym, o czym już wcześniej powiedzieliśmy, że chodzi o uniknięcie tego dysonansu poznawczego, że na przykład eliminowanie z życia szkoły takiego momentu, w którym skutki oceniania są jakby wystawiane na widok publiczny, na przykład w postaci tych wyróżnień. Ja na przykład, tak, ja na przykład myśmy rozmawiali, ja miałam przecież taką sytuację i tu mówię, matko, co ja robię? Tu z jednej strony mówię o tym, że oceny nie są w tym momencie najważniejsze, tylko właśnie to, jak ich uczyć, żeby zainteresować, co jest istotne, a z drugiej strony przychodzi, rankingowanie klas, średnia klasy, wychowawca pokazuje, tabela, wyświetlam i mówię, halo, czyja to zasługa? Kto ma w tym udział? Czy to wychowawca jest odpowiedzialny za to, że nie wiem, jest w klasie akurat grupa dzieci, która nie ma takiej motywacji w rodzinie? Nie, Kacprowicz mówi, cofnij się, nie można w ten sposób, tak? Więc to też jest, wiecie, takie myślenie z różnych tych aspektów, nie? Że jeśli chcemy, nie, to jakby też sobą pokazujmy w swoim działaniu. Jasne, ale też powiedziałaś o tym zatrzymywaniu się przy problemach, czyli jeżeli rozpoznajemy, że nauczyciele mają kłopot z czymś, jakby zaczynają się zastanawiać, czy ma sens to, co robią, albo boją się jakiegoś problemu związanego z oceną, to jest zawsze dobry moment, żeby rozpocząć taki dialog. Kasiu, a jak u Ciebie? Co
tobie się dobrze sprawdza jako coś, co zaprasza do dialogu o ocenach? Że chcę podkreślić to, że te trzy czynniki motywujące autonomia, kompetencje i relacje to nie jest coś, co działa tylko i wyłącznie w stronę ucznia. To działa w dwie strony. To działa również w stronę nauczyciela. I teraz, jeżeli mówimy o nauczycielach, nauczyciel musi mieć wybór. I u mnie to bardzo wybrzmiało w moim gronie. Do momentu, dopóki ja mówiłam, że ja chcę to, to, to czy tamto, albo tak, tak, tak czy tak, to okazało się, że to stworzyło pewien konflikt między, w cudzysłowie konflikt między mną a nauczycielami, ponieważ jedna z nich, i to bardzo w dobrych relacjach ze mną nauczycielka, powiedziała, ale ja nie lubię, kiedy mi się coś narzuca. A więc nauczyciel też musi mieć wybór. Po pierwsze odpuścić, ale żeby miał wybór, musi mieć kompetencje. I ja nie mówię o kompetencjach przedmiotowych, merytorycznych, bo każdy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Ja mówię o tych kompetencjach, które pozwolą mu na wybór odnośnie tego, jak on będzie oceniał, nie stawiając tych świętych cyferek, tak? Chmurek, słoneczek czy kwiatuszków. Więc, czyli nic przemocą. Tak, ale on najpierw musi pozyskać wiedzę, jak on może to robić inaczej, tak? Jak to można zrobić, jeśli nie tak, to jak? Tak? Oczywiście przypominać cały czas o tym, co też teraz padło w czacie, że nasze przepisy, ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie o ocenie i klasyfikowaniu, one nie wymagają wystawiania bieżących ocen od 1 do 6, ani nawet oceny śródrocznej. My po prostu się uparliśmy i w tych statutach to mamy i to od lat, niektórzy by powiedzieli, w systemie pruskim jakby sobie to wymyśliliśmy i dalej za tym idziemy. Więc przypominać o tym, ale też dawać im jakieś perspektywy, aby mieli z czego czerpać tę autonomię. Więc perspektywy, czyli kompetencje, autonomia, ale jednocześnie budowę z nimi relacje. Relacje moim zdaniem oparte na zaufaniu. Czyli po prostu pokazywać im, że jako dyrektor, dyrektorka, ja w nich wierzę, że właśnie to, że mogą popełniać błędy, że to jest normalne, wspierać ich tak bardzo, jak się da, a więc rozmawiać. I tutaj w kółko wracamy do tego rozmawiać. I niestety z tymi rozmowami bywa ciężko, ponieważ są nauczyciele albo grupy nauczycieli, albo wręcz prawie całe rady pedagogiczne, które mówią, no dobrze, ale tutaj tyle czasu, popołudnia, w szkole, znowu rada, znowu spotkanie, znowu... Jakby oni robią wszystko, co się da, mówię teraz bardziej o swoich nauczycielach, żeby jednak oszczędzać swój czas prywatny, a znowu w ciągu dnia jesteśmy w szkole, uczymy dzieci. Więc u mnie na przykład wpadł taki pomysł, a może online, COVID nam to dał, prawda? A może webinarium, a może online. No i zaczęliśmy, umówiliśmy się, że raz w miesiącu, tak, taką sobie ustaliliśmy częstotliwość, spotykamy się wieczorami, bo jednak wybraliśmy wieczory swobodnie przy kawce z tymi kotami, psami gdzieś tam obok. Siedzimy sobie i rozmawiamy online, przy czym założyliśmy, że są to spotkania powiedzmy obowiązkowe, ale nie przymusowe. Obowiązek polega na tym, że jeśli ktoś nie może w nim uczestniczyć, to nie tłumaczy się z tego, nie zwalnia się z tego, tak jak z rady pedagogicznej, tylko po prostu nie uczestniczy, ale jego rolą jest potem jego odpowiedzialnością za siebie, za naszą szkołę, za to wszystko, o czym rozmawiamy, jest to, aby dowiedzieć się, o czym te rozmowy były, no i być na czasie. I to, co odwołam się jeszcze raz do tych świętych 3P Danusi, powoli pomagać i próbować, to znowu działa w dwie strony. W stronę nauczycieli, ale w stronę nauczycieli wobec uczniów. To też im trzeba mówić. To nie jest tak, że my raptem zaczniemy dawać na co bezu, czy kryteria szczegółowe, kto jak chce sobie to może nazywać, u nas jest to na co bezu. To nie jest tak, że zaczniemy robić informacje zwrotne takie czy inne i to od razu zadziała i wszyscy to będą czytać i wyciągać z tego wniosku i od razu super się uczyć. To wcale tak nie jest. Taki sposób pracy wymaga włożenia dużej pracy w rodziców i też od razu nie wszyscy będą przekonani i w uczniów równocześnie. To potrzebny jest czas i praca nad zmianą mentalności i stereotypów, z których wyrośliśmy, po prostu, okay. Tak zwyczajnie. To, co jakoś bardzo zwraca moją uwagę i jakoś też się rymuje z moim myśleniem o uczeniu się dorosłych w ogóle, bo to jest jednak uczenie się, zmienianie nawyków związanych z ocenianiem, no to właśnie ta wolność, znaczy, że
mam wrażenie, że różnym rewolucjonistom, a czasami zdarza nam się być rewolucjonistami, którzy są przyjęci ideą zmiany. Ewolucja. Przemek, a nie rewolucja. Beata, my zawsze mówimy wszędzie, czy to są budzące się szkoły Wiosna Edukacji, jak, szkoły w drodze, jak tego nie nazwać? Ewolucja, a nie rewolucja. Tak? Okej. No właśnie, chcę powiedzieć, że ta wolność jakoś do mnie mocno przemawia, czyli że łatwo jest w tym zapale zmiany czegoś, co przeżywamy jako złe, zacząć lekceważyć kogoś, kto mówi, ale ja się boję, ja nie wiem, jak to robić. Czasami nie powie oczywiście, że nie wie, jak to robić albo że się boi, tylko powie, że to jest głupie, ale w istocie rzeczy z tyłu jest takie przekonanie, że nie wiem, jak się z tym w ogóle, te oceny to ja umiem wystawiać. A, nie próbuję wtedy. A no właśnie, to jakby chodzi mi też o szacunek do oporu. To jest w ogóle jakaś ważna rzecz, że szacunek do oporu jest warunkiem chyba pracy z tym oporem. I to, co chciałam powiedzieć, bardzo to podkreślam. Opór może wynikać tylko i wyłącznie z tego, że coś jest narzucone, że ktoś czuje się ograniczony. Że nie jest autorem. Po prostu on nie chce niczego zrozumieć, on nie próbuje, on mówi, że nie będzie. Ty nie wiesz dlaczego, stoisz, mówię, przed taką ścianą, walisz głową w mur, wzrasta twoja dyrektorska frustracja. Tymczasem on po prostu nie dostał wyboru. Rozumiem. Danusiu, a co na przykład z perspektywy prowadzenia spotkań, prowadzenia warsztatów dla nauczycieli, też dla dyrektorów, jest taką rzeczą, która skupia uwagę na ocenianiu? Może tak, jeśli chodzi o nauczycieli, jak prowadzę na przykład jakieś, albo rozmawiam z nimi po prostu, to opór, jaki jest przed odejściem od ocen, stopniowym odejściem od ocen, nie mówię, że w ogóle porzuceniem ocen, bo to jak prawo na to nie pozwala, to jest tak, że stracą autorytet. Aha. Czyli jak gdyby wyjmujemy im broń z ręki, że nauczać można jako walka, prawda, walka z kimś. Aha. I tutaj bardzo dużo jest takiej rozmowy, żeby spróbować zobaczyć, że uczniowie się uczą również bez strachu. I jeden z autorów książek, nie wspomnę teraz, on napisał książkę, ale on dał też wywiad na ten temat, że nauczyciel geografii, że umówił się z dyrektorem, że wszyscy uczniowie dostają szóstki na dzień dobry. Aha. I bardzo się obawiał tego, jak to będzie. I nawet z uczniami powiedział, że jeżeli oni nie będą się uczyć, no to przejdą na normalne ocenianie stopniami w ciągu roku. I okazało się, że przez cały rok uczyli się tak jak nigdy więcej, jak nigdy wcześniej. Czyli że to jest możliwe, że my musimy wierzyć w to, że nasi uczniowie chcą się uczyć, a nie chcą być zmuszani do uczenia się. To jest jedna, autorytet. Druga rzecz, którą nauczyciele zgłaszają, to mówią: chyba mi nie starczy dnia ani nocy, żeby pisać te informacje zwrotne i w ogóle, a oni jeszcze tego nie czytają, nie? No i moja praca jest nadal. I tutaj dużo powinno być takiej dyskusji wśród nauczycieli, jak to zmienić. Na przykład tabela zamiast wypracowania, które nauczyciel pisze. A jeśli chodzi o to, żeby oni czytali, to jest prosta droga. Trzeba uczniów zapytać, czy moja informacja zwrotna pomogła ci się w uczeniu. Jeżeli nie, to znaczy w ogóle zaprzestać takie dawanie tej informacji zwrotnej, bo ona niczemu nie służy, prawda? Czyli i rozmawiać. To jest tak trudne rozmawiać o informacji zwrotnej, że jak myśmy próbowali pozyskać informacje zwrotne od nauczycieli, które oni dają uczniom, to prawie jest to niemożliwe. Nauczyciele się boją pokazywać tych informacji zwrotnych, bo się boją, że one są niewłaściwe. Niewłaściwe, prawda? Ja tutaj przygotowując się do tego webinarium, napisałam i tutaj na czacie Państwu daję taki link do artykułu, który specjalnie dla Państwa napisałam, więc dlatego, żeby się tutaj nie rozwodzić w czasie, bo no, tam jest trochę o nauczycielach, o uczniach, ale też o rodzicach. Czy o rodzicach będziemy mówić? No, myślałem, że to połączymy, ale zależy mi na tym, bo też na czacie się pojawiało. To jeśli ja już jestem przy głosie, to muszę powiedzieć o rodzicach, że nie można nauczycieli samych zostawiać z rodzicami. Dlatego, że oni ich zakrzyczą po prostu.
Oni mają tak silnie, byli oceniani stopniami, uważają, że stopnie od tego uzależniają, nie wiem, nagrody dla dzieci, co mówiła Beata, czy cokolwiek. I mówią, po co to zmieniać? Przecież tak było świetnie. I to jest, więc z rodzicami trzeba pracować. I najlepiej pracuje dyrektor. No, nie, okay. Bo to właśnie. Czyli partnerem w takiej pracy, to jest też ważna dobra praktyka, że dyrektor nie może od tego odejść, nie może zostawić nauczycieli samych z dokładnie, rodzicami. Bo go zajadą po prostu. Okay. I teraz w tym artykule jest też link, gdzie mamy różnego rodzaju warsztaty z rodzicami, które im jak gdyby uzmysłowią to. I tutaj się powołam też na Kasi jak gdyby zdanie, która nam wcześniej powiedziała o tym, że tak jak w nauczycielach trzeba te wątpliwości wyciszać, wyjaśniać wątpliwości, tak rodzicom trzeba te wątpliwości wzbudzać, ale wzbudzać wątpliwości w ramach oceniania stopniami, prawda? Czyli i na przykład krótkie pytanie do rodzica, dajemy mu pracę i mówimy trójka, niech pan powie, co to dziecko zrobiło dobrze, co źle i co ma poprawić. On mówi, no ja to na własnej skórze przeżywałam w gimnazjum, jak miałam lekcję, ja dałam taką właśnie coś, ale mówi tak, jak to trójka, mówi, no to średnio chyba, nie? Ja mówię, no a co to znaczy średnio? A on mówi tak, no dobra, a co inni dostali? No i wtedy się okazało, że ten stopień jest ważny tylko i wyłącznie w porównaniu, bo jeżeli wszyscy dostali piątkę, a mój syn dostał trójkę, to znaczy, że jest niedouczony. Ogólnie rzecz biorąc jakiś gorszy. Tak, a jeżeli z kolei odwrotnie, on dostał trójkę, a reszta dostała dwójki, no to no naprawdę. Cudownie. No dobrze. Widać, że to nie, ale mamy tam wiele innych jeszcze sposobów, jak z rodzicami na ten temat rozmawiać, jak im otworzyć oczy. A wtedy jak będziemy mieli rodziców po swojej stronie, to już jest z górki. Jasne. Czyli tak, zajrzyjcie Państwo do artykułu, tam są linki do warsztatów o tym, jak pracować z rodzicami, ale jeszcze chcę tak w syntetycznej formie, Kasiu, Beato, co się sprawdza w rozmowach z rodzicami? Danka już mówiła o swoich, zaprosiła do warsztatów. Jakbyście mogły coś dorzucić z takiej swojej praktyki, która jest jakoś trochę inna na przykład. Kasiu, może od ciebie zacznę. Ja zdecydowanie tylko dopowiem to, o czym powiedziała Danusia. Ja po prostu zaczęłam zadawać pytanie rodzicom, czy kiedykolwiek dostała pani tę trójkę? Jak to było? Chodziła pani do szkoły, no chodziłam, to dostała pani trójkę, no dostałam. No i pamięta pani z czego? No tam powiedzmy czasem pamięta, czasem nie, no ale jakaś trójka gdzieś tam w głowie jest. No więc, no czy pani wiedziała, czego się pani nauczyła? Czy pani wiedziała, czego pani nie umie? Czy pani wiedziała, czego się pani ma nauczyć, żeby tą trójkę poprawić? Okazuje się zawsze, jeszcze mi się nie zdarzyło inaczej, że nigdy nie wiedziała, czego ma się nauczyć, nigdy nie wiedziała, jak ma poprawić. Co więcej, bardzo często rodzice przyznają, że no trójka trudno, no to trójka i już. Mhm. Czyli odwołanie się do doświadczenia ich doświadczenia szkolnego. Zdecydowanie odwołanie się do doświadczenia szkolnego. Jasne. Beata? No ja wiecie, odkąd staramy się wprowadzać i tę właśnie taką filozofię, powiedziałabym, oceniania kształtującego jednak, ale bardzo mi się spodobało to, co Katarzyna zaproponowała, motywującego, to na spotkaniu pierwszym z rodzicami, tym wrześniowym, robimy wtedy zebrania z rodzicami klas pierwszych, czwartych, bo to są nowe etapy. Proszę rodziców, żeby tłumacząc i mówiąc, przedstawiając pokrótce, co to jest, jak to się je i żeby pytali i tak dalej, proszę rodziców, żeby zadawali pytania dzieciom swoim w domu, nie co dzisiaj w szkole było, tylko czego się dzisiaj nauczyły. Prawda? Więc ja zawsze im też porównując, ja mówię, co było dzisiaj w szkole, no to może powiedzieć ławki, pani fajnie dzisiaj mówi albo dobry obiad, albo zły obiad, ale zadajcie pytanie i drążcie, czego się dzisiaj nauczyłeś, tak? Czego się dzisiaj nauczyłaś, co ciekawego, czego ciekawego się nauczyłaś, takie rozwinięcie,
I też proszę właśnie sama zresztą drążę, no i co to znaczy, ale co dlaczego, ale no i co dalej z tym zrobić, więc to jest takie drążenie, ale ja myślę, że no w nas jest moc, we wszystkich tych dyrektorach, nauczycielach, musimy też coś z tym zrobić i robić, to niestety, ale sytuacja, no niestety też zadała mi pytanie, takie trochę odwrotnie powiem pytanie, że no fajnie to, co mówisz, mój syn jest w 8 klasie, za chwilę będzie zdawał do szkoły średniej, się dostawał i tam niestety jest, punkty są za to, za świadectwo. I co z tym mamy zrobić? Więc nie jest wszystko tak, jakby się chciało. No to wiadomo. Z tym, że możemy mówić, że okej, to nie jest, to jakby to nie my, to nie nas, to my tego nie robimy, to ktoś, ale możemy też próbować jednak wyciszać i uspokajać, że no dobra, nie dostanie się do tej szkoły, to się dostanie do innej szkoły, albo inaczej może, nie wiem, inaczej pewnie jest to w dużych ośrodkach, to też jest trzeba Jasne. Brać pod uwagę, to dostanie się do innej szkoły, a później zmieni tą szkołę. Jasne, czyli krótko mówiąc, gdyby tak zebrać to w całość, to mamy zapraszać rodziców do takiego odwoływania się do swojego doświadczenia, jakby pokazywać pewną logiczność lub nielogiczność tych systemów, ale też zachęcać, jakby rozbudzać ich ciekawość dotyczącą tego, w jaki sposób będą pytali na przykład uczniów o wracających ze szkoły, o to, co w tej szkole się zdarzyło. To ja jeszcze tak po szkolnemu muszę to powiedzieć. Słuchajcie, państwo, koleżanki, koledzy, zróbcie lekcje z rodzicami, z elementami oceniania kształtującego. My robiliśmy z koleżanką matematykę, historię, WOS. Rodzice jako w roli uczniów nie patrzą na swoje dzieci, tylko wiecie, jak oni się bali, a jak po takiej lekcji nabrali takiej pewności, że no, ja mówię, słuchajcie, no nie bójcie się, ja nic wam nie zrobię, zobaczycie, że to będzie, ale nie będzie nas pani pytała, ale nie będzie nas pani oceniać. Zobaczycie, z czym się je ocenianie kształtujące, co to znaczy, tak? Więc to też taki pomysł. Jasne, dzięki. Czyli pokazać po prostu, jak to ta kuchnia wygląda i że może być fajna. Ja teraz przerwę na chwilę nasz ciekawy dialog, który jest tu kwiatem i chcę się zająć przez chwilę korzeniami, czyli naszym sponsorem, który potrzebuje wiedzieć, czy my jesteśmy w stanie pobudzić Państwa do myślenia. Pokażę za chwileczkę kod QR dotyczący Menti. Macie też Państwo na czacie to Menti. Mam nadzieję, że mi się to uda szybko zrobić, bo jak chcę coś zrobić szybko, to zawsze robię wolne. O właśnie, tutaj mają Państwo kod do Menti, ale mają też Państwo link do Menti na czacie, z którego można skorzystać. Znajdziecie tam Państwo trzy pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Tak jak myślicie, to jest po prostu taki rodzaj posttestu związanego z tym, że my tutaj coś mówimy, a Państwo na to w jakiś sposób reagują, ponieważ jedyne, co Państwo mogą zrobić, to czat, to takie Menti jest dla nas jakimś potwierdzeniem, że Państwo nas w ogóle słuchają, więc bardzo, bardzo prosimy, żebyście to zechcieli zrobić, a my przejdziemy do ostatniego wątku, na który mamy zaledwie kilka minut, ale bardzo chcę też się przy nim zatrzymać, bo mówiliśmy o dobrych praktykach, ale chcę też poświęcić uwagę złym praktykom, takim rafom, czyli w pewnym sensie można to wyczytać z tego, co jest dobrą praktyką, bo ich przeciwieństwo jest złą, ale czy macie coś takiego, o czym byście powiedzieli z pewnością, że tak, z nauczycielami albo z rodzicami na pewno nie warto o ocenianiu rozmawiać. Albo że to jest droga bardziej do wzmocnienia tego oporu niż do zachęcenia nauczycieli do wspólnego myślenia o tym, jak będziemy u nas w szkole oceniać. Danusiu, co byś o tym powiedziała? Czego na pewno nie robić, jak jesteś dyrektorem,
który chce zachęcić swoich nauczycieli do tego, żeby myśleli o ocenianiu. Danusiu, musisz włączyć mikrofon. Nie wprowadzać tego odgórnie, no, rozmawiać. Przede wszystkim najpierw rozmawiać i z pokorą. Ja bym, czyli nie być rewolucjonistą raczej. Powiedzieć to pokora, pokora. Mhm. Dziękuję. Dzięki. Beata? No, ja myślę sobie, że nieustannie pochylać się i tak sobie przyglądać się temu, jak to... Ale nie, teraz pytam Beata o to, czego nie robić. Czego nie robić? No to nie narzucać. Ja to powtórzę, bo ja to mówiłam na początku, co się zadziało. Myśmy to wprowadziły i nie wyszło. Tak. Czyli wprowadzanie tego jako pewnej idei dyrektora, który przywiózł ją albo, nie wiem, wyczytał z lektur, albo ze studiów, albo ze szkolenia, nie jest dobrą ideą. Ludzie to wyplują. Kasiu, a ty? No cóż, ja mogę dodać, prócz tego, że myślę tak samo jak i ty, Danusiu, i ty, Beata. Natomiast może powiedziałabym tak, uważność. Uważność na to, co robimy, poprzez wsłuchiwanie się w otoczenie i uczniów, i rodziców, i nauczycieli. Ja nie mówię o wypytywaniu, po prostu o takim uważnym słuchaniu tego, co się dzieje wokół nas, ale też uważności na siebie jako dyrektora czy dyrektorkę, dlatego że czasami my naprawdę sami dla siebie jesteśmy rafą, sami jesteśmy rafą dla tego, co robimy. I to tutaj też dzisiaj padło, że po prostu sami gdzieś tam jakiś kuku zrobimy niechcący, chcemy dobrze, ale to się dzieje, więc uważność i słuchanie. Jasne. No właśnie, zastanawiałem się, jak podsumować tę naszą rozmowę, bo pojawia się tutaj bardzo, bardzo wiele wątków. No i chcę się odwołać do mojej dobrej praktyki webinarowej i zaprosić Was do takiego ćwiczenia. Gdybyście mogły wyobrazić sobie dyrektora, który albo dyrektorkę, którzy są niedawno po konkursie, ale wiedzą, że o tym ocenianiu trzeba tam w głowach nauczycieli i nauczycielek mieszać, bo jest to ważny aspekt funkcjonowania. To taka złota zasada, gdyby was ten ktoś mniej doświadczony powiedział: no dobrze, no tutaj dużo o tym gadaliśmy, ale co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze, żeby ten dialog podtrzymywać? To na co byś wskazała albo wskazał? To która z was gotowa, niech mówi. Widzę, że Danusia ma włączony mikrofon już. Dobra, ja powtórzę, może nudna już jestem, ale autonomia, żeby nauczyciel czuł się autonom, że ma wybór, może podjąć decyzję, żeby czuł, że jest kompetentny. Nie można go krytykować, nie można go dezabulować, bo to po prostu jest droga do niczego. I trzecie, mieć z nim dobre relacje. Wspierać kompetencje, wspierać autonomię i mieć dobre relacje. Okej, dzięki. Beata? Tak mało. To ja tak, a ja powiem tak od strony dyrektorki, która się spaliła, jak mówiłam, żeby być cierpliwą we wprowadzaniu zmiany, tej zmiany oceniania, ale w każdej. Cierpliwość we wprowadzaniu. Cierpliwość. Okej, dziękuję. Kasiu? A ja powiem, jako mądra uczestniczka, albo mądra inaczej, uczestniczka SPLO, że mnie bardzo pomógł ostatni zjazd, ponieważ uważam, że błąd główny, który popełniłam, to był brak planu. Ja go miałam w głowie, ale o tym, jaki on jest, nie wiedzieli moi nauczyciele. I kiedy ja sobie wzięłam kanwę i zrobiłam piękną prezentację, punkt po punkcie, w prosty sposób, w 5 punktach im napisałam, jak ja widzę tę zmianę odnośnie naszego oceniania, jak oni zobaczyli, że to jest takie rozciągnięte w czasie i to w ogóle, że oni w sumie niewiele muszą, tak naprawdę, że po prostu tak na sobą pracujemy, rozmawiamy i tak dalej, to oni się uspokoili i stworzyła się ta przestrzeń do rozmowy, a więc plan, o którym wiedzą nasi nauczyciele. Okej. Wiedzą, są jego świadomi, jasne, oczywiście. Bardzo dziękuję. Udało nam się nie przedłużyć, jak rozumiem, więc mogę jeszcze powiedzieć o
różnych działaniach odpornej szkoły dla dyrektora. Zapraszamy Państwa na webinaria. To są takie wydarzenia jak to, w którym teraz uczestniczyliście, ale również zapraszamy na seminaria. Takie seminarium w lutym zwykle odbywa się na początku miesiąca, zwykle w pierwszą środę miesiąca, ale w lutym będzie w drugą środę miesiąca. Dostaną Państwo, ponieważ zgłosiliście się tutaj do nas, zaproszenie na to seminarium. Ona ma trochę inną formę niż ta, dlatego że tam nie ma prelegentów. Zapraszamy Państwa, najpierw ustalamy, jakie są tematy rozmów, a potem umożliwiamy samym dyrektorom i dyrektorkom spotkania w małych grupach i rozmawianie ze sobą po prostu. To jest ten niezwykły walor takiej społeczności osób, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami, ze sobą po prostu o różnych rozstrzygnięciach, które Państwo w danym momencie uważają za najbardziej ważne, ciekawe, interesujące. Mogą się tam pojawić rozmaite rzeczy, nigdy nie przesądzamy tematu, ale przez głosowanie wybieramy kilka tematów, które mają największą frekwencję w danym momencie i do tego dostosowujemy pokoje. Bardzo zapraszamy do tej formy. Będziemy organizowali również wydarzenia stacjonarne, letnią szkołę dyrektorów w takiej wersji otwartej, nie tylko dla dyrektorów uczestniczących w programach CEO. W odpowiednim czasie będziemy Państwa do tego zapraszać. Zatem bardzo będziemy wdzięczni za pozostawanie w kontakcie z nami. No i też będziemy dumni, że chcecie z naszych propozycji korzystać. A ja na koniec chcę bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować prelegentkom za dzielenie się tym doświadczeniem, przecież niełatwym, bo nie mówiliśmy tylko o rzeczach, które tak prosto przynoszą satysfakcję i rozwiązują wszelakie problemy. Zatem jeszcze raz bardzo dziękuję i Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy.